Hej, cześć, dzień dobry, witajcie w czwartym odcinku z gry Benish na moim kanale. Troszeczkę plany uległy zmianie, jeśli chodzi o budowę faktorii handlowej. Ja jej, słuchajcie, nie mogę teraz wybudować z jednej prostej przyczyny, że ja ją wybudowałem, ale jakby za bardzo nie mam w tym momencie czym handlować. Jest taki problemik, że i tak jej nie wykorzystam, nagrywałem 5 minut już ten odcinek czwarty i wyszła opcja, że nawet ją chcę burzyć. Dlatego już na teraz, na tym etapie, póki możemy to zrobić, to zaprzestaniemy jej w ogóle budowy jakiejkolwiek, dlatego odzyskamy trochę surowców i to jest bardzo dobre. Przede wszystkim dlatego, że przez te 5 minut kolejnego odcinka zaczęło mi brakować... Uwaga, nie zgadniecie czego. Czego mi mogło... No czegoś mi na pewno zaczęło brakować, bo tutaj non-stop czegoś brakuje. Narzędzi do pracy. Po prostu nie mieli czym robić ludzie. Masakra jakaś. Kompletnie wszystko spowolniło. Druga rzecz, że jest zdrowie troszeczkę na wyczerpaniu. No i to jest taki problem, ale zanim zrobimy szpital, to zrobimy tego kowala, który... No, musi być, bo bez niego to już jest porażka. Widzicie, pozwala tworzyć narzędzia z użyciem drewna, węgla i żelaza. Dlatego on tutaj powstaje. Pyk, cała ta kuźnia. Oni wezmą sobie tutaj zasoby. Dajemy play, lecimy. Tu jeszcze zrobię pole uprawne, takie dosyć duże. Pokaż, pyk. O właśnie. Niech tam ktoś to oczyści. Także macie się chyba czym zająć, mam nadzieję. Bo to wiecie, to dobrze, że tak czasem mam opcję jednak, że mogę, mam ten autozapis, mogę coś porobić. Jedzenia nie ma raczej problemu, nie wynikało, nie było problemu przy okazji teraz następnych parunastu minut. Także z jedzeniem chyba przeżyjemy, tym bardziej, że tu zaczynają mi z pól uprawnych coś ściągać. W ogóle wszyscy tu jedzą w tej wsi, tu non stop trzeba jeść. Tu chatki rybackie nie wyrabiają, cztery są. Dwie chaty myśliwskie nie wyrabiają. Pole uprawne muszę robić. Tego jak najbardziej okej jeszcze. Tutaj to... Czekaj, a czym wy się w ogóle w tym momencie zajmujecie, robotnicy? Czy wy mi czasem czegoś nie budujecie, czegoś co ja nie chcę? Robotnicy, gdzie wy jesteście? Ej, hello. Zacznijcie mi to oczyszczać. Ej, chwila, moment. Rzeczywiście zaczęliście tak bardzo opierniczać, że was tu nie ma? Zaczną padać te drzewa tu w końcu, czy nie? Oni się naprawdę tym nie zajmują? Czy ja nie mam ludzi do pracy? Mam trzech robotników. Ej. Pobudka. Ha, wy najpierw jesteście zmuszeni pozbierać to wszystko i zanieść tam z powrotem? Niech mi to ktoś wytłumaczy, dlaczego. Najpierw to nosili, żeby zbudować, a teraz noszą z powrotem. No dobra, ale ja wam to wybaczę, no poczekam. Narzędzia żelazne, cztery sztuki. A jeszcze to przeżyjemy chwilę. Dobrze, że jest dużo jedzenia, także to jest jakby na plus najbardziej. No bo zadałem im tu za dużo zadań, mają drzewa do wycinki, inne rzeczy. Zwiększ priorytet tego. Nie wiem jak zwiększyć priorytet, żeby się zajęli na przykład tym, nie? Czego brakuje? Ja, jedzenia, chyba żartujesz. Przepraszam. Pyk. Dawaj play. No bo mają wszystko do wyczyszczenia i za dużo tego jest. No to im jakby dałem w pierwszej kolejności. No właśnie. Nie no, jedzenie będzie, z jedzeniem przeżyjecie. Tutaj, teraz tu, a później pole uprawne, też ktoś będzie do pracy. Najpierw mi... Ale patrzcie ładnie, wszystkie drzewa, gleba. Teraz co, pierwsze pole pójdzie, czy co? Tak, pokaż mi jaka jest pora roku. Późna jesień. O. Zaraz będzie zima. Donoście mi tutaj tego. Tu nie ma kto robić. Jedna osoba, ziemniaki. Ale co, jak naprawdę nie ma kto pracować? Ktoś jest do roboty. Aha, teraz dopiero luzik. To mi się nie podoba. Po cholerkę tu to ma być. Nie, tam pracuj. Tu w ogóle zbiory, weź go powyłączaj. To pole mi nie jest potrzebne.
Tak, chwila, już budowniczego. No. Chwila, moment, bo coś mi się tu tak nakręciło, że ja nie wiem, co się dzieje. Dynia jest, okej. Dajcie wolne tempo. Pyk, pyk. Aż tylu tu musi przy tym robić? Przy dyni? Ja sobie kpicie. Dobra, ten mi to wybuduje. Także narzędzia też ogarną, bo już są dwa i nie chcę, żeby zaczęło brakować. To ten tu zacznie produkować. Ale potem od razu zaczynacie i przechodzicie w robienie szpitala, bo tu już jest niesamowite, co się dzieje z tymi mieszkańcami tutaj. Szpital gdzieś na tyle przy polu może być. Tu chatka myśliwego. Aha, nie ogarnia tego, że tu sobie podróżują ci. Tu zaraz wam postawię, to was wyłapią. Tutaj jest wstrzymane, żadnych kasztanów. Dajcie spokój z tymi kasztanami. Tych kasztanów nie ogarniam. Po co ja mam kasztany sadzić? Tego mi nikt nie wytłumaczy. Jest jeden budowniczy. Drewna nie musicie zbierać. Dobra, no to okej, jak my tam ze wszystkim stoimy? Dziczyzna jest, ryby są, spoko, fajnie, że tyle tej dziczyzny. Okidoki, ja nie wiem, jak długo w sumie też będzie trwał odcinek, ale... Bo mam tutaj taki zamot lekki z tymi cięciami, ze wszystkim, ale... Powinno być okej. Macie jednego drwala. Co, że zimno? Nie ma zimno. Jest okej, szpital. Drewna zaraz braknie. Czy nie, drewna nie braknie. Kamień i żelazo. Wait a second. A co tu się dzieje? Aha, wymagane materiały nie są dostępne. Ojej. No to musimy oznaczyć przede wszystkim tak. Przede wszystkim. Moi drodzy. Mati, czemu ty zawsze po tym musisz klikać? Nie możesz zapamiętać, o właśnie, że to jest tu? Usuń kamień. Tu nie ma kamienia. Muszę kamieniołą zaraz zrobić, bo tu nie wiadomo, gdzie tu będą musieli chodzić. Ten kamień. Do usunięcia. Żelazo. Tutaj to do usunięcia. Dobra. Drewno jest, będzie wam trochę marznąć, ale muszę kogoś wziąć z produkcji, może z produkcji ryb, może kogoś wezmę. Te trzy osoby. Muszą się zająć niestety. Robotą. Nie, jedzenia. Chyba sobie kpicie. Spoko, na razie jeszcze jest. I przynajmniej pola zaraz będą, spoko. Luzik. Żelazo 1. Jak tu ten szpital? Żelaza brakuje, kamienia brakuje, ale żelazo już tu zaczynają mi zbierać, więc spoko. Przepraszam. Kamień, tu macie dużo kamienia, możecie usunąć. Tu macie żelazo, możecie usunąć. Macie chwilę czasu. Dobra, no popracują. Jedzenie muszę patrzeć, dziczyzna, skóra, ryby. Dobra, przeżyją na razie. Spoko. Drewno też jest, nikt nie musi pracować. Wiem, że wam marznie, trudno. Zaraz postawię szpital, będziecie się jeszcze leczyć, wszystko będziecie robić. O, a tu sobie to urośnie, hehe. Brawo. Jak tam? Rybki. Niech jest tak jak jest, oni to zrobią. Gorzej z tym kamieniem. Wydobywacie ten kamień? Pieruny? Biegać mi po kamień. Tu jednego mniej. Po kamień biegaj. Brakuje ludzi do roboty, a później do wyżywienia gęb. W ogóle non-stop tych rzeczy ma ogarnie. Jest tak fajne. Mnie to tak wciąga. Ja mam kumpla, któremu jak to pokażę, to on to od razu kupi i będzie w to grał. A ja nie chcę... Nie, bo...
studia przeze mnie nie skończył. Już tak było z jedną grą. Także nie, ja mu tego nie pokażę. Chyba, że wejdzie do mnie na kanał. No to dupa wtedy. Tu macie dużo kamienia do zlikwidacji. Jest lepsze niż cywilizacja po prostu momentami. Likwidować mi ten kamień. Tutaj też. Czegoś brakuje? Jedzenia. Zara. Przykro mi bardzo, ale tu muszą ludzie wrócić do pracy. Bo jedzenia brakuje. A ja nie chcę, żeby ludzie głodni chodzili. Tu zaraz będą uprawy. Jak tam strasznie jest z tym jedzeniem, naprawdę? Weź tu już zbiory od razu. Noś tą dynię, bo wiesz, jest problem. Jak tutaj wygląda sprawa? Cały czas kamienia brakuje, ale będą donosić, spoko. Ten tu produkuje? Jak narzędzia żelazne wy... O, 35! Luz, to ty już nie musisz dorabiać. Zacznij coś innego, zajmij się czymś logicznym. Wydobyciem kamienia. Tam tu oznaczam tego kamienia, mi szlak trafia. Z braków tego kamienia. Tu plony. Spoko, tych pól trzeba narobić więcej, to jest dobre. No, patrzcie, ile tego nanoszą. Ziemniaków mam o tu, ojeju. Świetnie. Co z tym szpitalem? Robi go ktoś? Ile mam robotników w ogóle? No niech ten szpital ktoś robi. Zajmijcie się nim. Błagam, dzisio. Moi mieszkańcy będą umierać, a ja tego nie chcę. Mają jeden punkt życia, oni ledwo już tu chodzą. W ogóle tak, i tak są wystarczająco szybcy. Ziemniaków mamy tysiak. Łojejo, ale tych ziemniaków tu jest? Trzeba kolejne pole zrobić. Kasztany. Oj, tu robimy kolejne pole. Z tymi ziemniakami, bo to jest po prostu mega. O nie, zima. Będzie nam pizić. To dajcie tu, jednego do roboty tu. Jest, budują szpital, dzięki Bogu, będziemy leczyć mieszkańców. Fantastycznie. Okej. Aha, tylko że oczywiście to budowanie będzie trwało wieki. Tu im już marznie. Zrobimy chatkę drwala kolejną. A tu nie ma kto robić, wróć. Drewna nie będzie, w ogóle żadnego. Ale nie, dobra, już podnoszą. Patrzcie, ale są szybcy. Tak to wygląda, świetnie. Zapas czego? Drewna, pewnie. Jak tam z ziemniakami? Z ziemniaków na zimę, panie. Już się nie będzie trzeba męczyć. Te ziemniaki to był najlepszy pomysł. To było trzeba na samym początku już robić. Dobra, co z tym szpitalem? Bo mieszkańcy mi zaczną umierać z powodu chorób. A tu nie ma kto robić znowu. Spoko, ale to już nic nie podołamy temu. Tutaj nikt nie musi, narzędzia żelazne są, potem. Buduj to, bo mieszkańcy będą umierać, ja nie chcę, żeby umierali. Ma być im cieplutko. Mojej wsi ma być cieplutko. Dobra, mam już w pewnym sensie wrażenie, że naprawdę jestem coraz bardziej wydajny. Dzięki głównie tym ziemniakom, nie zwracam tak... Nie musi tyle osób pracować nad rybami. Na przykład tyle, uzyskam znowu dwóch. Będą robotnicy, tutaj się powycina to drewno. Zrobi porządne zapasiki, no jest coraz lepiej, naprawdę. A tu co do tego pola potrzeba jeszcze więcej osób? Co jaja robicie? A ty od kogo jest? Kim ty jesteś? Rolnik. Czemu nie masz pracy? Aha, bo ci nie wybrałem upraw. Teraz już masz. Czekajcie, pyk. Brakuje czy 7 wystarczy? Brakuje. Macie 8. No 8 was na wszystkich polach robi.
A ten z tym szpitalem. Ja nie chcę, żeby mi ludzie umierali. Ja tu w ogóle zrobię dodatkowy zapis po raz kolejny, bo tu non-stop w tej grze coś wyskakuje. Ja już się boję, czego za chwilę może zacząć brakować, nie? Jest fenomenalne. Ale super gra. Kurczę, polecam każdemu. Czwarty odcinek, jestem tak wciągnięty, że nie wiem. Jeju. Dobrze, że nie brakuje jakby mieszkań. Nie wiem, kiedy oni się... O nie, tu jest miejsca do mieszkania w piździu jeszcze, spoko. Może jak wam wybuduję tak jak w Simsach, wam wybuduję lepsze mieszkanie, to będziecie się szybciej rozradzać. Dajcie budowniczego. No to budują wieki, już mnie trafia coś tu zaraz przy tym. To buduj, nie wycinaj drzew, tylko buduj. Chcę mieć szpital, tu jest średnie zdrowie mieszkańców, no okropne. Tam posadzą, ziemniaki są jeszcze z zeszłego sezonu. Jeju, spoko, dobra, ryby można w ogóle wyłączyć. Zajmijcie się czymś logicznym. Pyk, rolników więcej damy już. 8, 9. A tutaj? No właśnie, bo tu mi nie pracował. Gdzieś coś wyskoczy? Tutaj wyskoczyło. Plus. A nie no, pracują. Dobra, spoko. Jest i szpital. Proszę bardzo. A tu by mógł to robić. Jakby to non stop robił, to później by można było handlować. To dajcie jednego więcej. Powinno to zniknąć. Nie wiem dlaczego. Ale oni sobie poradzą, także spoko. Fajnie, bo rybek już tyle nie muszę. Jak tu jest wynik? Co tu się będziecie leczyć? Zero pacjentów. Aha, jest zero pacjentów. To czym ja was mam jakby uleczyć? W sensie ziółka jakieś chcecie czy coś? Dobra, nie wiem czy chcą ziółka czy nie. Ja podejrzewam, że dosyć się już nagrałem dzisiaj w tym odcinku. I tak wciągnęło, że ja nie wiem kiedy przerywać. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zostawcie łapę, teraz to tyle. Trzymajcie się, w opisie macie dosłownie wszystko dotyczące mojego kanału. Hej!